Cześć, witajcie! Teraz jest taki czas w roku, że youtuberzy robią podsumowania, opowiadają, co w danym roku udało im się osiągnąć, gdzie nie byli. U mnie takiego podsumowania nie będzie, bo muszę się przyznać, że mój rok 2019 nie był zbyt ekscytujący. Byłam w Polsce, a poza tym chodziłam do pracy w Australii, kręciłam filmiki na YouTubie, raczej nic specjalnego, ale nauczyłam się kilku rzeczy i właśnie tymi rzeczami chciałabym się z Wami podzielić, bo dla mnie są one ważne, na pewno będę się do nich stosowała w 2020 roku i pomyślałam, że podzielę się moimi doświadczeniami z Wami, więc zapraszam do oglądania. Dla mnie chyba najważniejszą rzeczą, najważniejszą lekcją w 2019 roku było to, żeby nie odkładać różnych rzeczy na później, nie szukać wymówek, nie czekać aż, nie wiem, schudnę, wyjdę za mąż, skończę doktorat i tak dalej, bo te rzeczy mogą się nigdy, ale to nigdy nie zdarzyć. Nie wiem, czy o tym kiedykolwiek wspominałam, ale mój kanał na YouTubie mógł się już pojawić w 2015 roku, bo w 2015 roku zaczęłam kręcić pierwsze filmiki, wyjechałam na taką długą podróż do Azji, ale zawsze było tak, no nie mam jakby telewizyjnej aparycji, nie umiem mówić przed kamerą, więc no, kręciłam sobie dla siebie. Później również nagrywałam filmiki z każdej podróży, z podróży do Japonii, do Korei w 2017 roku, również przywoziłam mnóstwo materiału, ale zawsze mówiłam, że nie mam za dobrego sprzętu, nie mam mikrofonu, nie mam tego, nie mam tamtego, zawsze była jakaś wymówka, żeby tego nie robić, mimo że miałam na to ogromną ochotę i bardzo tego żałuję. Mój kanał pojawił się w 2018 roku i to dokładnie z tego powodu, że powiedziałam sobie: hej Joasia, nie szukaj już więcej wymówek, tylko po prostu usiądź tutaj, nakręć ten filmik i wrzuć go do internetu. Nagranie pierwszego filmiku zajęło mi chyba 3 albo 4 godziny, montaż zajął mi chyba 15, możecie sobie do niego wrócić, to był filmik o mitach o Australii. Po prostu on się rodził w bólach i mękach, ale w końcu powstał i dało mi to tak ogromnego kopa, że teraz prawie 2 lata później nadal tutaj jestem. Inną rzeczą dotyczącą wymówek jest to, że jeżeli czegoś nie potrafię, to po prostu siadam i się tego uczę. Tutaj również doskonały przykład mojego kanału. Mam przyjaciela, który zawsze montował filmiki ze wszystkich naszych wyjazdów ze znajomymi i on zawsze mówił, jakie to jest trudne, jakie to jest czasochłonne i mnie to skutecznie również zniechęcało do robienia własnych filmików, aż w końcu po prostu usiadłam na YouTubie, znalazłam tutoriale, jak obsługiwać Premiere Pro i teraz montowanie filmiku to jest naprawdę kwestia kilku godzin. Ja nie mówię, że jestem ekspertem od montażu, ale gdybym chciała się czegoś innego nauczyć, kaligrafii, to na pewno jest kurs kaligrafii w internecie, więc to, że czegoś nie potrafię, nie jest żadną wymówką, wszystkiego da się nauczyć. Dla mnie również ogromnym odkryciem 2019 roku było to, że życie less waste, zero waste jest dużo łatwiejsze niż mi się wydawało i to są naprawdę malutkie kroczki, które można podejmować w codziennym życiu. Wcale nie trzeba stawać się fanatycznym ekologiem, żeby zrobić coś dobrego dla planety. Ja na przykład ze swojej strony przestałam używać żeli pod prysznic w plastikowych butelkach, a swoje śmieci pakuję przeważnie w papierowe worki, obojętne czy to recykling, czy zmieszane. Pakuję je do papierowych worków albo do takich biodegradowalnych. Przyznaję się bez bicia, zdarza mi się też używać plastiku, ale staram się go ograniczać i wcale to nie było jakieś super trudne zmiany do wprowadzenia, a są dobre dla planety, także polecam. Zdradzę Wam sekret, żeby mieć ciało do bikini, trzeba mieć ciało i trzeba mieć bikini. I gwarantuję, że praktycznie nikt nie patrzy na plaży na to, czy ktoś ma za dużo tu, za dużo tam, czy ma celulit, nie wiem, na brzuchu, czy na udach. Ludzi to nie obchodzi, a jeżeli wstydzicie się przed swoimi znajomi, że Wasi znajomi będą Was oceniali, to gwarantuję Wam, że znajomi lubią mnie, lubią Was, za to, jacy jesteście, za Wasze poczucie humoru, za Wasz uśmiech, za to, że jesteście pomocni albo za cokolwiek można kogoś lubić, a nie za to, że macie na przykład chude nogi albo chude ramiona. A jeżeli tak jest, jeżeli Wasi znajomi lubią Was tylko za Wasz wygląd, no to chyba pora poszukać nowych znajomych. Moim odkryciem roku 2019 było również robienie zakupów spożywczych przez internet i okazało się, że oszczędza mi to mnóstwo czasu, pieniędzy, energii oraz jest dla mnie całkiem zdrowe, bo wcale nie muszę złapać tych ciastek, kiedy przechodzę przez alejkę, tylko robiąc zakupy przez internet, no po prostu tych ciastek nie zamawiam, więc jest to dobre dla mojego zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, bo mnie zakupy koszmarnie męczą i stresują, a poza tym, no tak jak mówię, oszczędzam całkiem sporo pieniędzy. Odpoczynek też jest mega ważny i są takie dni, kiedy trzeba po prostu wcisnąć przycisk stop, odpocząć i poleżeć w łóżku do 10.
W bardzo wielu sytuacjach w życiu to, czy coś dostaniemy, to, czy coś nam się uda, zależy od tego, czy o to zapytamy. Jeżeli nie zapytamy, to raczej rzadko zdarza się, że coś nam z nieba spadnie. A jeżeli zapytamy, to tutaj najgorszym scenariuszem jest to, że druga osoba nam odmówi i powie nie. I tutaj odnoszę się do całej gamy różnych sytuacji, zaczynając od proponowania komuś współpracy, do zapytania stewardesy, czy przeniesie nas na lepsze miejsce w samolocie. W tym roku zaczęłam poświęcać 15 minut wieczorem na ogarnianie mojego mieszkania i budzenie się w czystym, ogarniętym mieszkaniu to naprawdę daje mi plus 1000 do dobrego dnia. Pozbywanie się zbędnych rzeczy jest naprawdę oczyszczające i daje ogromną satysfakcję. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja uwielbiam czytać i książki pochłaniam po prostu pasjami. I dla mnie wybawieniem był zawsze Kindle, bo uwielbiam czytać po polsku. I na Kindlu mogę sobie czytać po polsku tyle, ile chcę, nie musi mi nikt przysyłać książek z Polski, tylko po prostu ściągam je z internetu, również na wszelkiego rodzaju wyjazdach, zamiast ciągnąć ze sobą 5 tomów różnych książek. Po prostu zabieram małe urządzenie i mogę sobie czytać dowoli. Więc jeżeli uwielbiacie czytać i nie macie Kindle, to serdecznie polecam. Ja na początku byłam, wiecie, takim typowym molem książkowym i zawsze mówiłam, że gdzie tam e-booki? Ja uwielbiam po prostu książki papierowe, uwielbiam ich zapach. I nadal tak jest, bo ja nadal uwielbiam książki papierowe i uwielbiam ich zapach, ale no, powiem wam, że wygoda targania jednego małego Kindelka zamiast kilku książek jest ogromna. Zaczęłam również dużo bardziej cenić swój czas. Kiedyś na przykład uwielbiałam wyprzedaże i potrafiłam przez godzinę czy dwie stać w kolejce, żeby zaoszczędzić 10 czy 20 dolarów. Teraz po prostu uważam, że nie jest to warte mojego czasu. Wolę zapłacić te kilka dolarów więcej i po prostu oszczędzić sobie stania w tych kolejkach, zaoszczędzić czas, zaoszczędzić sobie stresu, bo mnie zakupy ogromnie stresują. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach losowych, kiedy ktoś jest zmuszony do tego, że musi oszczędzać, ale ja akurat mam ten komfort, że te 10 dolarów naprawdę nie zrobi mi ogromnej różnicy, a ten czas, który oszczędzę na staniu w kolejkach, mogę spożytkować w zupełnie inny sposób. Jeżeli jeszcze chodzi o Zero Waste, to ja w dużej mierze od zeszłego roku przestałam kupować jakiekolwiek materialne prezenty. Jeżeli proszę o coś dla siebie albo kupuję coś komuś, to są to przeważnie rzeczy niematerialne. Inwestuję w doświadczenia, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie takie doświadczenia kreują nasze wspomnienia, a nie rzeczy. No dobrze, więc to chyba były wszystkie lekcje, które dostałam w 2019 roku. Mam nadzieję, że również i Wy coś z tego wynieśliście. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz włączeniu dzwoneczka. Zapraszam również na mój Instagram, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!